Dzisiaj chciałem powiedzieć trochę na temat książki Raging Bread. Bóg nigdy nie mruga. Jest to amerykańska felietonistka, która była dwukrotnie nominowana do Nagrody Pulitzera i ta książka, o której będę mówił, jest chyba najbardziej znana na świecie z tych wszystkich, które napisała. Zawiera ona 50 lekcji. Takich krótkich jakby felietonów, może takich uwag z różnego pola. To są mniej więcej to już takiego jak porady życiowe, można by było to określić. Jej doświadczenia i dzielenie się własnymi doświadczeniami jak z czytelnikiem. Ona pracowała, nie wiem jak jest w tej chwili, ale tutaj jak w tej książce opisuje, to jest dziennikarką, pracowała dla wydawnictw. Też bardzo dużo opisuje własnej biografii. Z tego, co mogłem się dowiedzieć, to w wieku 21 lat urodziła córkę, była samotną matką. Wybierała sobie zawsze partnerów, którzy byli dla niej niedostępni, którzy mieli na przykład żonę albo dziewczynę, albo z którymi wiedziała, że się na pewno nie będzie mogła związać. Miała trudną relację z własną matką. To jest nawet taki jedna z tych lekcji opowiada, jakiej matka miała 75. urodziny i razem poszły na zakupy. I co jest ciekawe, matka te zakupy robiąc, to robiła je długo i wybierała tylko dlatego, nie że była wybredna, tylko chciała pobyć dłużej z córką, a nie wiedziała jak to zrobić. Więc chyba to taki pomysł padł jej do głowy. Ona dopiero po 40 roku życia znalazła sobie, albo on ją znalazł, bo razem się znaleźli, partnera, z którym ułożyła sobie stałą relację i z którym jest szczęśliwa z tego, co wynika z książki. Też tutaj, gdy jak ona szła na studia, będąc jeszcze panną z dzieckiem, musząc wychowywać córkę, to zawsze tutaj gdzieś tam miała pod górkę, bo myślała, że nic z nim nie będzie, to nawet chyba było opisywane. Jak poszła na studia z pisarstwem, tak to można określić z umiejętności pisania, to studenci mieli takie zadanie, żeby każdy miał napisać, dlaczego chce zostać pisarzem i opisać i podać te powody. Później zebrano te kartki, wybrano akurat przez przypadek ją, to co ona napisała i wszystkie te zdania z tej kartki były pisane na tablicach i analizowane przez wykładowcę od strony takiej językowej, czyli stylistyka, gramatyka i tego, interpunkcja, tego umiejętność budowania zdań, tak, złożonych, czy za długie, czy za krótkie, czy treściwe, czy nietreściwe. No i tutaj została bardzo mocno wypunktowana, właśnie jeżeli chodzi o to pisanie, więc zraziła się do powieści o pisarstwa, można tak powiedzieć. I poszła na dziennikarstwo, na ten kierunek związany, na zajęcia z dziennikarstwa. No i tam się realizowała. I opisuje też, że składała chyba nawet 20 CV i podań o pracę. W redakcjach i wszędzie dostawała decyzję odmowną. To nawet jakiś tam redaktor jej powiedział, że jeszcze musi długo czasu upłynąć, zanim ona się nauczy pisać. Tak jej to powiedział, że ona nie umie pisać i jeszcze długo czasu musi się pouczyć. No nie wiem, co by powiedział, jak zobaczył jej nazwisko wśród osób nominowanych do Pulitzera za 2008 rok i 2009. Więc pewnie trochę by pomyślał o własnych kompetencjach, czy o własnej osobowości. Tutaj ona jeszcze ten sporo pisze o takich rzeczach, o własnej terapii. Przez lata przechodziła bardzo dużo tą terapię. W zasadzie chyba to wynika, że nawet do tego 40 roku życia, że tutaj bardzo wiele lat poświęcone na własną terapię plus jakieś grupy wsparcia. Ona też pracowała w tym jako tam chyba terapeuta, czy nie, czy poradnia dla osób uzależnionych od alkoholu. Też ona jest, chyba nie wiem, czy ona jest katoliczką, tego nie ma napisanego w książce. Sprawdzałem na Wikipedii, to nie ma tej informacji. Ale tutaj
wielokrotnie. Ona właśnie pisze o swoich kontaktach z franciszkanami ze stanu Ohio, z którego ona pochodzi, nawet studiowała właśnie w Ohio. A jak zobaczyłem, to urodziła się w Ravennie i poszła na najbliższy college, bo bała się gdzieś dalszego wyjazdu poza miejsce zamieszkania, chciała mieć blisko do domu. Więc tutaj miała ten strach przed życiem. Co mi najbardziej utkwiło z jej książki, to chyba tutaj nie jest taka jedna lekcja, która jest zatytułowana. Czy za 5 lat będzie to miało jakieś znaczenie? Czyli załóżmy, no, jeżeli ktoś ma jakiś teraz problem w tej chwili i się zastanawia nad jego rozwiązaniem i nad negatywnymi konsekwencjami, albo zaczyna go przeżywać, roztrząsać i mocno się nim stresować, to może sobie zadać to kluczowe pytanie, czy za 5 lat będzie to miało jakieś znaczenie. No bo jak nie, no to po co się tym przejmować, no nie ma żadnego sensu. Więc to tutaj ten rozdział taki był bardzo fajny. No i taki oczywiście ten rozdział, który mi się najbardziej podobał, to dotyczący pisania i właśnie tej uwagi, tutaj takie doświadczenie. Może pozwolę sobie trochę przeczytać i zacytować. To jest lekcja 18. Jak nie pisać? Daj się onieśmielić technice. Odłóż pisanie do czasu, aż będziesz umiał włączyć w edytorze numerację stron. Zrób najpierw doktorat z twórczego pisania. Idź na tę terapię. Znajdź odpowiednią grupę dla pisarzy. Poczekaj, aż przezwyciężysz strach przed porażką albo przed sukcesem. Wmawiaj sobie, że masz małe szanse na publikację. Martw się o to, z czego będziesz płacić rachunki. Porównuj się ze wszystkimi. Narzekaj, że na dworze jest za gorąco lub za zimno, lub zbyt duszno, albo zbyt przyjemnie wypisać. Postaw sobie za cel dołączyć do klasyków literatury światowej. Analizuj każdy pomysł, nim napiszesz pierwsze zdanie. Dąż do perfekcji. Ogłoś się następcą Szekspira. Jak ognia unikaj własnego stylu. Używaj wyłącznie trudnych słów, żeby zaimponować czytelnikom. W ogóle no to jest świetne. Po prostu tutaj, no jeszcze tam dalej mógłbym to czytać, bo no tutaj na dwie strony właśnie podaję takie rady, co zrobić, żeby nie pisać. Jest to świetne, bo ona właśnie znajduje wszystkie te bariery, które ograniczają ludziom możliwość rozwijania się jako pisarzy, czy w ogóle jako osoby mogące wypowiadać się. No, są to stare takie bariery. No, ludzie, którzy zazwyczaj są grafomanami, to te bariery mają sobie właśnie dlatego, bo gdzieś tam się zaczynają kontrolować, zastanawiać nad tym, co piszą, kombinować, jak to ma być napisane. Nie dają samego siebie właśnie w tym, co piszą. Dotyczy to zarówno jakichś form typowo prozatorskich, jak również poezji. Dlatego oni się nie spełniają, tylko gdzieś tam pozostają zamknięci z tym swoim potencjałem. Dla kogo może być adresowana ta książka? Ja myślę, że dla każdego, który chciałby coś pozytywnego dla siebie spojrzeć, może trochę refleksyjnego, zastanowić się nad własnym życiem, porównać to, skonfrontować to, o czym pisze właśnie Original Red. To pewnie dla tych osób, to jest bardziej taki lekki poradnik. Nie ma tutaj żadnego ciężkiego stylu, żadnego naciskania, musisz zrobić to i to. Jak tutaj mamy, jak to się odbywa wśród tych amerykańskich magików, cudotwórców, którzy mówią, że ten po prostu plany rób i osiągniesz sukces i będziesz mega szczęśliwy. No ona nie ma takiego podejścia. Właśnie Regina Brett. Ciekawe, jeszcze może wspomnę na koniec właśnie o takim ciekawym rozdziale, który mi tak mocno zapadł w pamięci, to o tym, jak ona przeżyła swojego raka. Ona miała raka piersi, nie wiem czy jedną, ale chyba obydwie jej piersi zostały odjęte. No,
zapewne dla kobiety to jest na pewno coś ciężkiego i trudnego w przeżyciu. Nie wiem, nie jestem kobietą, to trudno mi jest to sobie wyobrazić, ale to na pewno jakby zaburza poczucie kobiecości. Jak to mówi, tutaj właśnie to jej doświadczenie, jak ona się z tym czuła i później opowiada o tym, jak nosiła ten stanik wkładki i jak się do tego wszystkiego przyzwyczajała. No dosyć takie ciekawe, może dla Amazonek na pewno będzie to jakieś dające solidarność właśnie z autorką i jakieś tam odnalezienie się. Więc jest to takie coś ciekawszego. Książkę polecam, no, jak najbardziej. Nie? nie zła, tak? Warto poczytać, jest taka. Jest na sobie sporo ciepła i nie jest może jakoś dla mnie specjalnie odkrywcza o tych rzeczach, o których tam napiszę. No, raczej to o tym wiem. No, nic takiego nowego mi tam nie powiedziała, o czym wcześniej nie wiedziałem, niczego nie stosowałem. No. Ale na pewno dla wielu osób może być okazać się przydatna. Więc jeszcze raz polecam. Regina Brett, Bóg nigdy nie mruga.